sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ale zaraz, oj, może być z tego gol. Rykoszet! Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Rzuca w okolice 11 metra. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul, rzut wolny. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Dobre ustawienie, udało się zablokować to dośrodkowanie. No powinni teraz prowadzić dwiema bramkami. Ależ to była okazja, Tomku. Nie wiem, jak on tego nie wykorzystał. Oby to później się na nich nie zemści. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Piłka krąży. Może teraz. Chorągiewka w górze. Gra przerwana. Widać, że była próba powrotu na pozycję, ale zabrakło synchronizacji albo może odrobiny cierpliwości przy tym podaniu. No i naciskany nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Nie, proszę Państwa, nie ma bramki. To był jednak spalony. Mamy podniesioną chorągiewkę. Gol nie będzie uznany. Pech. Decydowały tutaj chyba centymetry, ale tak bywa przy dobrze dysponowanej obronie. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Ależ tutaj mamy emocje, Jacku. Drużyna gości nadal przegrywa, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Każda akcja może być decydująca. Niedociągnięć na pewno było kilka. Nie pora rozstrzygać, kogo bardziej obciążają te dwie wpuszczone bramki, ale chyba jeszcze wyraźniej widać było niemoc w ataku. Teoretycznie jest jeszcze czas, by coś strzelić, ale nie wiem, czy ich na to stać. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Szansa! Będzie remis!